dzisiaj jestem i mówię o tym, jak ważne są dla nas te relacje, to chciałbym powołać Olgę Hebel, którą doskonale znacie na... Tak, chodź Olga po mnie. Czemu nie? To jest dobry moment, aby raz jeszcze przedstawić Olgę Hebel i aby powiedzieć, że chciałbym, aby od tego momentu Olga była pełnomocnikiem prezydenta do tych relacji, do tych spraw. Jestem Ci bardzo wdzięczny, że zgodziłaś się. Olga, która jest od wielu lat szefową Kalejdoskopu Kultur, która szefuje jednej z miejskich instytucji kultury, która jest bardzo głęboko zanurzona w życie organizacji pozarządowych. Olga, która jest także animatorem tego dialogu polsko-ukraińskiego.